Słodkiego flirtu uniwersytet z Natanielem, i, i tutaj już dawno nie było odcinka, ja wiem. No, także stwierdziłam, że sobie Ogramy teraz Nataniela, żebyś to nas nie obraził, niech nie, nie, nie zrobił hatwu na nas, że go olewamy. No, e, także dzisiaj sobie zaczniemy odcinek szósty: Tajemnice i zwierzenia. Zachowanie Pana zajdy zaczyna wzbudzać podejrzenia, będziesz musiała stłumić plotkę zanim się rozprzestrzeni, jakby tego było mało ostatnio, twoi znajomi zachowują się naprawdę dziwnie, to okazja, żeby dowiedzieć się o nich czegoś więcej i zbliżyć się do niektórych. Także miejmy nadzieję, że Nataniel niczym nam nie przypierdzieli za te olewanie go, albo nie naśle na nas jakichś typów zbrodniczych. 300p zostało, no, no dobra, zawsze coś dobra, no wiem, przyda się, dziękuję. A okej, okay, dobra, bo tutaj... Em... Hyun nas przyłapał z Zaidim, tak? Potem, żeśmy z nim o czymś się gadali. Nie pamiętam o czym nawet <laughs> już. Może to było tak dawno. Nad nie zabij mnie, błagam. Mila? Hyun, pan Zaidy natychmiast się ode mnie odsunął. Poszedł do siebie już kilka godzin temu. Co on tu robi? Dzień dobry, proszę pa. Wszystko w porządku? Tak, u ciebie najwyraźniej też. Tak, wszystko w porządku. Zakończyłam już dzień. Był naprawdę wyczerpujący. Spoglądało to na mnie, to na pana zajdi i zrobił dziwną minę. <laughs> Jak będziesz plotkował o mnie, to zęby masz wybite. <laughs> ja, zresztą, nieważne, Mila, najważniejsze, że nie potrzebujesz mojej pomocy przy zamknięciu kawiarni. Nie chciałam, żebyś się przepracowała i pracowała późno sama, ta na pewno. Och, to bardzo miłe z twojej strony. Poradziłam sobie dzięki pomocy pana zajdi. Yy, co za szczęście, że był pan akurat za rogiem. Popatrzył na pana zajdi robiąc dziwną minę. Tak, czasami przypadek sprawia, że dzieją się dobre rzeczy. Dało się wyczuć coraz większe napięcie. Hyun, już przyszedłeś mi pomóc po południu. To urocze, ale powinieneś zostać w domu i odpoczywać. To normalne, bo to pierwszy raz, gdy musisz sama zająć się kawiarnią. chciałem ci pomóc. Dobrze, cóż, cieszę się, że mogłem ci pomóc, Mila. Życzę ci miłego weekendu. Tak, dziękuję raz jeszcze, proszę pana. Pożegnał Hyuna skinieniem głowy i odszedł w stronę miasteczka akademickiego. Wtedy zdałam sobie sprawę, że Hyun patrzy, jak odprowadzam wzrokiem pana zajdi. Hmm, ten gość nie wzbudza mojego zaufania. <laughs> Boże, jaki zazdro. <zostru. laughs> Nigdy wcześniej nie słyszałam, żeby on powiedział coś takim tonem. A ja go lubię, to jeden z moich najfajniejszych nauczycieli. Hmm, to pierwszy raz, kiedy spotykam nauczyciela poza uniwersytetem, ale lol, nauczyciele mają też życie poza szkołą jakąkolwiek, mają swoje życie prywatne, mają rodziny, chodzą na zakupy, chodzą do barów się nachlać i nie rozumiem tego zdziwienia, naprawdę. <laughs> Wiesz, oni też mają swoje życie, czasami wychodzą na miasto, a nawet zdarza im się usiąść tu czy tam na kawę. No właśnie o tym mówię. On, tak, on taki, taki dziwko Serio? serio, Przysięgam. No nie, oni siedzą tylko na uniwersytecie od rana 24 godziny do, na dobę i no czekają, kiedy przyjdą i wyjdą kurwa uczniowie. O, oh, tym. A ty przypadkiem nie jesteś właśnie chory i nie miałeś leżeć cierpiący w łóżku? Mało ci, że nierówno prawie straciłeś przytomność, przeraziłam się na śmierć. Przepraszam, nie chciałem cię niepokoić. Sądzę, że po prostu za szybko podskoczyła mi gorączka, ale już wszystko w porządku, czuję się lepiej. To miłe, że o mnie pomyślałeś, właśnie miałam załączyć alarm i wrócić na kampus. To prawda, widzę, że świetnie sobie teraz radzisz, kiedy na myśl przychodzi mi Tamila, który brakowało pewności na początku. Cóż, bez Twojej pomocy nie miałabym nawet czasu zrobić sobie przerwę po południu. <laughs> nie pomyślałam nawet, żeby przynieść sobie coś do jedzenia. Tak szczerze wam powiem, że stęskniłam się za tym uniwersytetem. No. Mam tylko nadzieję, że naprawdę nie, nie zejdzie mi tu 100 lat. <grystanie> Przez długi czas niewiele Ci pomagałem. Zrobiłeś już za dużo. Idź załączyć, ale Nie włączyć alarm? Załączyć to chyba coś do czegoś, nie? Czy ja źle czy, czy, czy ja źle kombinuję mózgiem? <grystanie> Bo ja nie wiem. O, dobra, idź załączyć alarm, a ja zaczekam tutaj. To pójdziemy razem na miasteczko. W końcu idziemy w tym samym kierunku. Tak samo pamiętam do tej pory takie story time małe. W szóstej klasie podstawówki, tak to było w szóstej klasie podstawówki miałam super nauczyciela z języka polskiego. I zawsze, kiedy ktoś mówił, tam przychodził jakiś apel lub cokolwiek, wszyscy mówili na aule. On się zawsze wkurzał i mówi się do auli. Mówi ludkowie do auli, nie na aule. <gulizowanie> I do tej pory są... <gulizowanie> pamiętam, że zawsze się mówi do, a nie na, właśnie tak jak to jest razem na miasteczko, bo razem do miasteczka, tak? Dobra, nieważne są takie moje przemyślenia, bo czasami po prostu um, no denerwuje mnie to, jak oni tutaj piszą, jak to jest tutaj wszystko napisa napisane. Te wszystkie literówki i po prostu yy, zdania, które nie mają sensu, no ale nieważne, to jest bimów, ja nie wiem, czy oni z francuskiego na polski przetłumaczyć nie umieją, nie wiem, nie mam pojęcia, dobra, nieważne, bo za dużo się rozkaduje i przez moje właśnie gadanie będziemy tu siedzieć 10 godzin, przepraszam, wracamy. <grych> w porządku, dobra. Uzbrój alarm w kawiarni. Ok. <grymne> Rzuciłam okiem wokoło, żeby sprawdzić, czy wszystko jest jak należy. Chyba o niczym nie zapomniałam. Załączyłam alarm. Biorąc pod uwagę stresy dzisiejszego poranka, raczej nieprędko znowu zapomnę kod. Wcisnąłam 28N1 na małej czarnej skrzynce, a potem wyszłam do chila na zewnątrz. Idziemy? Jasne, zaczęliśmy iść i rozmawiać. W każdym razie wydaje się, że okres próbny w kawiarni już zakończyłaś. Świetnie sama dajesz sobie tu radę ze wszystkim lub prawie. <grych> Dziękuję. Sądzę, że muszę jeszcze zrobić postępy, ale nie wydaje mi się to już takie straszne. Bałaś się, powiedzmy, że odczuwam presję ze strony Clemens. Tak, wiem, zupełnie nie rozumiem, dlaczego się tak w stosunku do ciebie zachowuje. Serio, nie przychodzi ci do głowy nawet najmniejszy powód? Cóż, nie wiem. Może uważa, że jesteś zbyt utalentowana i obawia się, że przejmiesz jej interes? Sądzę, że przede wszystkim Clemens obawia się, że więcej czasu spędzasz ze mną, a nie z nią. Hyun zatrzymał się i popatrzył przed siebie. Hyun, nadal masz gorączkę? Hej, Hyun, słyszysz mnie? Co? Nie, nie sądzę, że. Ależ tak, wpadłeś jej w oko. Mruk, mruk. A niech to. Hyun, wszystko gra. Dziękuję, że otworzyłaś mi oczy, ale proszę, nie rozmawiajmy o tym więcej. Nie chcesz rozmawiać ze mną o Clemens, czy o tym, że chciałaby, abyś niczego nie nosił pod fartuszkiem? Boże, ty piero! Przestań, fuj! Zakrył sobie uszy dłoni i przyspieszył kroku. La, 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 nic nie słyszę, mam 5 lat. Obiecuję, że już nie będziemy o tym rozmawiać. Nie mogę jednak uwierzyć, że do tej pory nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Jest to dosyć oczywiste, gdy widzi się, w jaki sposób z tobą rozmawia. Nie jestem zbyt dobry w te klocki i raczej nie zauważam takich rzeczy. Okej, okay, czy mogę już iść do domu? Przeszliśmy przez bramę miasteczka i kontynuowaliśmy rozmowę. Klemens przypomina mi starą ciotkę, która wciąż narzeka na sąsiadów, bo hałasują w ogrodzie. Nie jest wredna. Nie, nie to chciałam powiedzieć, ale. Mój tata zawsze powtarza: Ludzie, trzeba ich kochać, żeby ich krytykować. To rada, która zawsze się sprawdza. To nie pierwszy raz, gdy słyszę, jak Hyun wspomina o swojej rodzinie. Twoja rodzina mieszka niedaleko? Nie, niestety. mieszkają o cały dzień podróży pociągiem stąd. Pojadł ich odwiedzić, kiedy będę miał wakacje. Wyjął z kieszeni telefon. Zobacz, to moja mama, a to mój tata. Po lewej moja druga młodsza siostra. Ta z tą miną to i Seul, a z tyłu babcia i moja inna siostra. O kurde. Muszą mocno za tobą tęsknić. Aż tak to widać? No <laughs> tylko trochę. Są genialni. Gdy jestem u nich na weekend, wybuchom, śmiechu nie ma końca i zawsze mamy sobie tyle do powiedzenia. Uwielbiam ich. Zbliżamy się do akademika. Dobra. W każdym razie nie mogę się doczekać, aż ci ich przedstawię. Zakrztusiłam się. Minęło dobrych kilkadziesiąt sekund, zanim udało mi się złapać oddech. Nie, ja chciałem powiedzieć nie, że w tym sensie. Chodzi o to, że to znaczy <grym> poklepał mnie po plecach, żeby pomóc mi dojść do siebie. Miała na myśli to, że jesteś uroczą i zabawną osobą. I myślę, że dobrze dogadałabyś się z moimi siostrami i moją mamą. I wyprostowałam się. A oczy zalane łzami od tego kaszlenia w każdym razie jako koleżankę, a nie jako dziewczyny rozumiesz? A niech cię, Hyun, zwykle udaje się powiedzieć składnie więcej niż dwa słowa. Odchrząknęłam de i delikatnie się uśmiechnęłam. On chyba nie umie powstrzymać się od mamrotania pod nosem w tak niezręcznych sytuacjach. Z miłą chęcią poznam twoją rodzinę. <laughs> Hyun popatrzył na mnie oczami jak 5 złotych. To znaczy, jeśli będą przypadkiem w mieście czy coś. Nie znają prawie nikogo z mojego otoczenia, więc pomyślałem, że to dla mnie nie problem, wręcz przeciwnie. Dobrze, pójdę odpocząć, teraz już lepiej rozumiem, dlaczego ludzie potrzebują urlopu po wyczerpujących dniach w pracy takich jak ten. Zawód kelnera jest wyczerpujący. Nie płacą nam wystarczająco dużo za to wszystko, co robimy. Się wie, trzeba będzie zażądać podwyżki, <grymne> Albo strajk. Jutro z samego rana urządze przetkawiają manifestację, żeby Klemens podniosła nam pensję. <grymne> o połowę przynajmniej. Jutro z niedziela. Aha. Ups. <grymne> w każdym razie dziękuję, że przyszedłeś mi pomóc dzisiaj wieczorem. Mimo, że, mimo, że, nie, że na nic się to nie zdało. Dokładnie. Zdało się na to, żebyś odzyskał siły. Zobacz, wcale nie wyglądasz już na chorego. To prawda, jesteś skuteczniejsza niż wszystkie moje antybiotyki. <laughs> o, ja pierdzielę. Chyba powinieneś trzymać mnie w szafie na wszelki wypadek. To tak kusi, żeby to wybrać. Dobra, <laughs> to dobry pomysł, ok? Rzadko słyszę, żeby on przybierał taki poważny ton. Nie spuszcza ze mnie wzroku. Czuję, jak czerwienią mi się policzki. Dobrze, miłego odpoczynku. Na pewno zobaczymy się w tygodniu. Tak, dobrej nocy. Dobrej nocy. Idziemy śpiulkać do śpiulko lotu. Delikatnie otworzyłam drzwi na wypadek, gdyby Jelen już spała. Cześć Siemandero, dawno, żeśmy się nie widzieli, nie? Cześć! Właśnie sprząta w pokoju. O takiej godzinie sprzątasz? Star starłam wszędzie kurze, Sprzątam kiedy nie mogę spać. Pomaga mi to. Mam nadzieję, że Ci to nie przeszkadza. Cóż, skąd się nagle wzięła ta uprzejmość? To jest mega podejrzane. Mamusia ma przyjechać? E, dziękuję, to naprawdę miło z twojej strony. Będziemy miłe, a co tam? Nie ma za co, muszę robić to częściej. Relaksuje mnie to. Ha, mnie nie, nie. Okej, okay, nie za bardzo wiem, jak zareagować. Jelen wyłączyła muzykę, która grała z jej telefonu. Nagle zdałam sobie sprawę, że właśnie słuchała Crowstorm. Fiu, fiu, jestem... W czym... <laughs> Kto mówi fiu, fiu? <laughs> Położę się, byłam już w łazience. Możesz iść. Okej, okay, dobrej nocy. Jelen zgasiła światło, ale włączyła lampkę na moim nocnym stoliku. Położyła się do łóżka ze słuchawkami na uszach. Wow, co się właśnie stało? Poszłam do łazienki, żeby wziąć ciepły prysznic. Bardzo mi tego potrzeba po takim dniu. Pomyślałam, co powiedziałaby Chani, gdyby zobaczyła, jak zachowuje się dziś wieczorem Jelen. Może coś w stylu, sądzę, że wkroczyłaś do innego, równoleg równoległego wymiaru, w którym jelencie lubi. Są to jednak czasy apokalipsy i z pewnością zombie zablokowały już korytarz. <grytaki> Zaśmiałam się na tę myśl, a ciepła woda zaczęła mnie rozluźniać. Dużo czasu spędziłam dziś wieczorem na dworze. Zdam sobie sprawę, że jestem przemarznięta. Pozwoliłam wodzie obmyć moją twarz podczas, gdy ja myślałam o rozmowie z panem Zaidi. Później przypomniałam sobie, jak Castiel i Nat o mało nie wywrócili tarasów w kawiarni do góry nogami. O tak, to pamiętam. Owinąłem się ręcznikiem, wskoczyłam w piżamę i zasnąłam, gdy tylko moja głowa spoczęła na poduszce. Gdy w niedzielę otworzyłam oczy, była już czternasta, <grym> a niech, to mam wrażenie, że jestem jeszcze bardziej zmęczona, niż gdybym wstała o szóstej. Jelen nie ma w pokoju. Słapałam cza czapkę, paczkę ciastek popałętającą się pod moim łóżkiem, Zwinęłam się w kulkę i zaczęłam je przegryzać jednocześnie, przeglądając ekran telefonu. Dzień w łóżku brzmi jak dobry plan. Wykorzystam ten czas, żeby przeczytać notatki z zajęć i zostanę sobie pod kołderką. Zazdroszczę. Skończyło się na tym, że zastałam o drugim nad ranem i praktycznie przez cały dzień nie wychodziłam z łóżka. W końcu poniedziałkowy poranek za w poniedziałkowy poranek zadzwonił budzik. Wymamrotałam coś do poduszki i obudziłam się z policzkiem całym wilgotnym od mojej śliny. Fuuu, hmm, zawsze jesteś seksy, ale dzisiaj już przesadziłaś. <laughs> <noise> dobrze. Powiedziałam to na głos, nie zwracając uwagi, czy jestem sama w pokoju, ale szybko spojrzałam wokół i okazało się, że nie było tu nikogo poza mną. Wstałam i zaczęłam zbierać rzeczy, które będą mi dzisiaj potrzebne. Strona pokoju, którą zajmowała Jelen lśniła. Można byłoby powiedzieć, że pokój jest nieomal nowy. Było tak czysto i porządnie. Spojrzałam na swoje łóżko i biurko. Jelen raczej tu nie było po tym, jak zasnęłam na koniec swojej leniwej niedzieli. Pudełko ciastek ponoszące się na krześle przy moim biurku i wymienięte czasopismo leżące na łóżku, wiele mówiło o moich wczorajszych poczynaniach. Posprzątam dziś wieczorem. Poszłam pod prysznic i ubrałam się, żeby pójść na pierwsze dzisiejsze zajęcia kurs sztuki starożytnej i średniowiecznej z panem LeBart. Wszystko, co tygryski lubią najbardziej. <grybujesz> o, gad, współczuję. Za i współczuję jednocześnie, naprawdę. Pierwszy raz mam wrażenie, że naprawdę jestem na studiach. Dotychczas atmosfera była raczej luźna i sprawiała, że myślałam bardziej o wakacjach, ale dzisiaj natknęłam się na wielu sobieganych studentów, którzy nieśli wypchane po brzegi segregatory. Taki widok sprawił, że się dobudziłam. Poczułam, jak zaciska mi się żołądek, gdy przypomniałam sobie, że wciąż nie wybrałam jeszcze tematu mojej pracy magisterskiej. A czy ja czy, 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 ty musisz mieć wiecznie takie monologi wewnętrzne? Mnie już boli japa. Świetnie, naprawdę tego potrzebowałam. Mhm, super, 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 super ekstra. Ja się zastanawiam w ogóle, czy Wam tych wszystkich. <laughs> Nieciekawych rzeczy, dialogów, monologów i wewnętrznych tutaj na uniwersytecie, po prostu nie puszczać w przyspieszeniu, bo nie wiem, no po prostu to jest tragedia. To przez to się tak przyciąga, tu jest tyle niepotrzebnych dialogów. Ja wiem, że to jest po prostu skok na hajs, nie, ale no po prostu to nudzi, po prostu nudzi w pewnych momentach i nie wiem, dajcie znać, czy po prostu puszczać to w przyspieszeniu, czy normalnie zostawić to i, i, i tyle. No, także dawajcie propozycje w komentarzach, ja się dostosuję do tego, jak wam bardziej będzie odpowiadać po prostu. Powiedz mi, że posprzątałaś pokój po wyjściu z tego legowiska zwanego twoim łóżkiem. Prawie na nią wpadłam, przeszła obok mnie i zanim zdałam sobie sprawę z tego, co się dzieje, przemówiła do mnie, stojąc dosłownie kilka centymetrów od mojej twarzy. A dzień dobry. <laughs> o, babeczken. Dzień dobry. A co to... Peleryna motyl. Ja bym powiedziała, że to ćma bardziej niż motyl. Okej. Okay. A dzień dobry. Tak, tak jest, dzień dobry. Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Posprzątam swoją część pokoju później. Teraz idę na zajęcia. Nic dziwnego, że zawalasz rok, skoro jesteś taką bałaganiarą. Co ją ugryzło do diaska. Była taka miła, nie? I już jej przeszło. Nie mam czasu, Jelen. Jak mówiła mi ty na zajęcia i... Tymczasem ja starłam kurze z tego kafarnaum zwanego twoim biurkiem i jakoś nie zajęło mi to całego popołudnia. Nie prosiłam cię o... Nie, oczywiście, że nie, ale jeśli ja tego nie zrobię, to kto to zrobi, co? No jakbym siebie słyszała, nikt nie chce w domu posprzątać. Murówki, <grym> które wkrótce zrobią najazd na nasz pokój, sądząc po liczbie opakowań po ciastkach, jakie wcinasz i zostawiasz po całym pokoju, to długo nie będziemy czekać na taki obrót sytuacji bez przesady. Zmu od jednej paczki nie zalęgną ci się murówki. Wystarczy wyrzucić do kosza. Mam ci dać instrukcję? Jelen dosłownie krzyczała na dziecińcu miasteczka. Kilkoro studentów odwróciło się w naszą stronę i zachichotało, gdy przychodzili obok. Mimo Mimowolnie poczułam się strasznie malutka. Też na nią nakrzycz, to się przyjmujesz. Zanim zdążyłam odpowiedź, ona poszła już w stronę budynku Wydziału Sztuki, przeciskając się między studentami, którzy tłumnie próbowali wejść do środka. <laughs> Za kogo ona się. Wow, niektórzy są w super formie w poniedziałek rano. Och, cześć, Chani, pewnie słyszałaś. Szczerze mówiąc, nawet jeśli siedziałabym w swoim pokoju ze sławkami na uszach, to i tak bym was słyszała. Super, zaczyna się kolejny piękny tydzień. Chodźmy więc, nic nam tak nie poprawi Nostrój zajęcia ze sztuki starożytnej i średniowiecznej. Nie, naprawdę nie nadążam już za nią, przedwczoraj była miła, a dzisiaj zachowuje się jak jakaś wariatka. Serio, z czym ona ma problem? W tamtej chwili nie zareagowałam, bo tak bardzo byłam oszołomiona jej zachowaniem, ale teraz czuję, jak zaciskają mi się pięści i opanowuje mnie złość. Miałam wrażenie, że zostałam zbyszczana jak dziecko, które nie posprzątało swoich zabawek i to przed całą grupą studentów. M -m Miła dla ciebie, naprawdę? Wiem, że w sobotę pracowałaś, ale wiesz chyba, że nie wolno ci pić w miejscu pracy. <laughs> Sama już nie wiem, może mi się przyśniło. A może przeszłaś przez jakiś portal do innego wymiaru i jesteś teraz w czasoprzestrzeni, w której jeden cię lubi. Prawie zgadłam. No co, mogłam się założyć, że tak mi odpowiesz. Byłam pewna, że powiesz mi właśnie coś w tym stylu. Chodź, idziemy, bo się spóźnimy, poprawię ci humor po drodze. Super. Więc znalazłam opuszczony dom kilka kilometrów stąd. i Jestem pewna, że można go odwiedzić, żeby zrobić tam kilka zdjęć. Porus skupiony na tłumie studentów, którzy blokowali wejście do auli. Co? Jak to znalazłaś opuszczony dom? Mówię o Urbexie! Zasięgnęłam informacji i. Urbexie? Co ty nie wiesz, że to, to Urbex? Tak, eksploracja miejska, odwiedzenie opuszczonych domów i innych ciekawych budynków. Mnie to najbardziej śmieszą, właśnie te, te e, filmy na przykład na YouTubie, gdzie oni. Y, zwiedzają jakiś tam opuszczony dom i sorry, ale to wszystko ustawione, gdzie niby straszy, że coś tam się dzieje, a dejcie spokój. Co innego, a oni chodzą i, i tam y, po prostu oglądają i pokazują w ogóle, co tam jest w tym takim opuszczonym domu albo budynku po prostu y, i po prostu i robią taką wiecie, atmosferę takiej takie, takie niepewności w ogóle, co zaraz się tam może stać. A jak oni robią wszystko tak po prostu, że jest ustawione i wszystko, niby tam strasznie jakieś krzyki. To jest takie po prostu śmieszne. Dej ta spokój. Wiem, co to jest. Teraz to teraz dosyć modne, prawda? Hmm, od dawna, a jego rozkwit nastąpił w latach 80. ale chciałam spróbować czegoś nowego. Zamierzam więc iść dziś wieczorem po zajęciach i dziś wieczorem, ale nie możesz tam iść tak po prostu. To może być niebezpieczne. Potrzebujesz narzędzi i... Chani zaczęła szukać czegoś w torbie i wyjęła latarkę, którą wzięła w zęby, powerbank do telefonu, aparat fotograficzny, narzędzia do otwierania zamków, latarkę, czołówkę oraz liny wspinaczkowe. <grym> Serio? Mam wszystko, czego trzeba. Od dawna się do tego przygotowywałaś? Nie, zobaczyłam filmik w internecie i w sobotę, w sobotę od razu wszystko kupiłam. Kupiłam też to. Wyciągnę z torby książkę, grubą, jak dwa słowniki, które, której tytuł brzmiał Urbex. Historia, praktyka, zagrożenia, przygotowanie. Okej. Okay. No nieźle, jak coś sobie wbijesz do głowy, to trudno ci powstrzymać. Cóż, po prostu dowiaduję się czegoś na dany temat. W końcu udało nam się wejść na aule. Wejść do auli. Dokładnie w momencie, gdy pan LeBart poszedł zamknąć drzwi. Gdzie hmm, jest aula? A już mam tutaj tyle dochodzenia, fajnie. Ja nie wiem, które to chyba nie tu. nie Tu <laughs> Tu też nieco, nie, co? Nie, tu nie, tu. Dobra, ja się tu gubię ja się wszędzie, gubię ja w ogóle. Mam zero orientacji w terenie w tej grze. Usiadłyśmy, kontynuując po cichu rozmowę. <laughs> czy Ani naprawdę chcesz wybrać się na eksplorację miejską? Cóż, w tym tygodniu odwiedzę tylko dwa lub trzy domy i zobaczymy, czy mi się spodoba. Ale jak udało Ci się znaleźć kilka opuszczonych domów? Mam swoje źródła. No dobrze, a to nie jest nielegalne? Szczerze mówiąc, jest, ale zrobię to tak, żeby mnie, żeby mnie nie złapali. To bardzo uspokajające. Mhm. Dzień dobry, witam na zajęciach ze sztuki starożytnej i średniowiecznej. Ej, że niech się te zajęcia skończą i przejdźmy do meritum tego odcinka, błagam. Sądzę, że zdążyliście już wybrać temat swojej pracy magisterskiej. Powtórzmy więc teraz kilka podstawowych zagadnień, żebyście mieli je w pamięci podczas pisania pracy. Ale ja jeszcze niczego nie wybrałam, nie mam pojęcia na jaki temat pisać. Spojrzałam po sali, nikt oprócz mnie nie wydawał się być zaniepokojony. Część niż wsłuchiwała się w słowa wykładowcy, próbowałam poradzić sobie ze stresem, który zaczął mnie opanowywać. Dziś wieczorem wezmę się do pracy i wybiorę w końcu temat magisterki. Przez 4 godziny maksymalnie koncentrowałam się, aż do momentu, gdy pan Lebart ogłosił koniec zajęć. To było mega interesujące, sztuka celtycka ma w sobie tyle tajemniczości, z pewnością właśnie na ten temat napiszę pracę. Ty też nie wybrałeś jeszcze tematu pracy. Tak szczerze mówiąc, to napisałam już pracę na temat betonu w piśmie runicznym, ale ciągle się waham. Napisałaś już pracę? Tak, tak. Nie bardzo mogę spać w nocy, więc wykorzystuję czas. To może jakieś tapsy. Ta wiadomość sprawiła, że natychmiast spanikowałam. Czy tylko ja jedna nie przemyślałam jeszcze tematu pracy? Wyszłyśmy z auli i udałyśmy się w stronę dziedzińca. Oki. Okay. To tylko 120 stron. Jak znasz już temat, to pisze się bardzo łatwo. Ale... Może mogłabym gdzieś dorzucić urbex jako formę współczesnej sztuki performance? Hmm. Boję się na myśl, że pójdziesz sama eksplorować opuszczone miejsca. To może być niebezpieczne. Och, to miłe, ale nie martw się, jestem dużo silniejsza niż się wydaje. A poza tym nie powinnam tego mówić, ale nie będę sama. Jak to? Moja współlokatorka chce, żebyśmy coś namalowały na starej rzeźni, by potępić nadkonsumpcję mięsa we współczesnym społeczeństwie. Cóż, idę na urbex, ale zrobimy to po drodze. Czy jest jakaś nadkonsumpcja mięsa, skoro tyle wegan jest? To ja nie wiem. To się robi coraz bardziej nielegalne. W najgorszym wypadku odbierzesz mnie z komisariatu policji. A co ja, twoja mama? Nie wiem, czy zgodzą się, bym odebrała ci z aresztu. Wydaje mi się, że muszę być członkiem twojej rodziny. Też mi się tak wydaje. O nie, w takim razie przyjdziesz odwiedzić mnie w więzieniu. Nie śmiej się, to naprawdę może się wydarzyć. Żartuję. W najgorszym razie, jeśli złapią mnie na gorącym uczynku, to zrobię to jeszcze raz. To miało mnie pocieszyć? <grystanie> o oh gad, gdzie mam iść teraz? A, na dziedziniec, jest, dobra. <grystanie> Bożeczanie, ja cię kocham. <grystanie> Nie mogę się doczekać dzisiejszego wieczoru. Przy odrobinie szczęścia, znajdę bezcenny skarb albo ducha w nawiedzonym domu, albo hmm, bezcenny skarb. Brzmi nieźle. Gdybym miała okazję rzucić pracę w kawiarni i pojechać na wakacje na Karaiby, nie powiedziałabym nie. <toszutkujesz> tak, znajdziemy mapę, która zaprowadzi nas do skarbu ukrytego na środku Oceanu Indyjskiego, zostaniemy pilatkami i będziemy obrzydliwie bogate, a więc rozumiem, że idziesz ze mną. <toszutkujesz> Nie wiem, jakoś trudno mi sobie siebie wyobrazić z drewnianą nogą i opaską na oku. Ale jestem pewna, że bardzo by ci pasowały. Wiedziałabyś, jak je nosić. <grydy> Ty a musisz się bardziej postarać, żeby mnie przekonać. Cześć, Czani, cześć, Mila, dobrze się macie. O, Roza, nie widziałam cię. Właś... Rozmawiamy właśnie o. A no, właśnie, możemy chwilę porozmawiać? Tak, wszystko w porządku? Tak, tak, chciałabym po prostu pogadać. Oczywiście, idę z Czani na stołówkę, chodź z nami tam, możemy porozmawiać. Nie, tam jest za dużo ludzi. A poza tym, przepraszam, Chani, ale muszę z nią porozmawiać na osobności. Proszę, nie gniewaj się na mnie. Nie ma problemu, nie będę Wam narzucać swojej obecności. Do zobaczenia później. Ale ty się na mnie nie obrażaj, proszę. To trochę niefajne uczucie, gdy widzę Chani, jak Chani sama idzie na stołówkę. Teraz, gdy tak sobie myślę, Czani często opowiadam o swojej współlokatorce, a jeszcze nigdy jej nie widziałam. Mam wrażenie, że na kampusie spędza czas tylko ze mną. Odwróciłam się do Rozy. Wszystko w porządku, jesteś blada. Nie rozmawiajmy tutaj. Musimy znaleźć jakieś spokojne miejsce, gdzie nikt nas nie będzie mógł usłyszeć. W butiku Leo będzie miały spokój. Masz tam coś do jedzenia, bo później muszę wrócić na zajęcia. <laughs> Leo. Fu. Leo zawsze ma coś do przegryzienia. Czasami naprawdę myślisz tylko o sobie. Przepraszam, ale muszę coś zjeść, zanim wrócę na zajęcia. Tak, tak, wiem, ale mówię ci, że muszę z tobą porozmawiać. Przepraszam, ale nie jestem w nastroju na żarty. A, przepraszam. Nie no, urocze. Wybiegłyśmy przez bramę Uniwersytetu. za nic nie mówiła, tylko podgryza paznokcie, gdy szłyśmy. Alex powiedział, że też tam będzie. Okej, okay, w porządku, to aż tak poważne, bo naprawdę zaczynam się niepokoić. Ależ nie, to znaczy w zasadzie nie, ale no, chodź, porozmawiamy na miejscu, to ci powiem. Tak, dobrze, tak, tak, co? Eee... Boże, gubię się. Co on wyprawia? Powiedział mi, że będzie tu za 5 minut, a minęło już 10, niech to. Nie martw się, dobrze wiesz, jak jest, Alexy. No wiem, ale chciałam, żebyśmy porozmawiali, zanim w butiku zjawi się dziki tłum. Zaczekamy, na pewno niedługo przyjdzie. Masz rację, niepotrzebnie się stresuje. No ale o co ci chodzi, Ty, Piaro? Pozostanie nam zaczekać w butiku. Rozalia weszła pierwsza, a ja za nią. W środku były tylko dwie klientki, które przechadzały się między półkami. Póki co jest raczej spokojnie. Witaj Mila, nie widzieliśmy się całe wieki. Ściął mu się na szyję, ojeju. Leo, w końcu, ro rodzaje nie przystają tobie mówić, ale nigdy nie udało nam się na siebie wpaść. Tak, miałam kilka spraw do załatwienia na farmie rodziców, ale teraz mam więcej czasu. W każdym razie jest tak, jakbyś nigdy nie wyjechała, bo wciąż słyszę o tobie w mieszkaniu. <laughs> Ach, tak? Oczywiście, że tak. W końcu muszę komuś opowiadać o naszych niefortunnych przygodach. Odwróciłam się do Leo. Wolę nie poruszać tematu śmierci jego rodziców, lepiej będzie jak zmienię temat na jakiś lżejszy. Mam wrażenie, że interes się kręci. Tak, kto by pomyślał, że licealiści, którzy kiedyś tu kupowali, są teraz na studiach i nadal tu przychodzą. Chyba mam szczęście, bo póki co w mieście nie ma zbyt dużej konkurencji. Chyba chcesz powiedzieć, że masz najlepsze kolekcje, to dlatego ubieram się wyłącznie tutaj. Serio? No za przypadkiem nie, dlatego, że jesteś dziewczyną szefa i masz wszystkie ubrania za pół ceny? <laughs> Zupełnie nie wiem, o czym, o czym mówisz. Zaśmiałam się serdecznie. Przepraszam, ale wygląda na to, że klientki potrzebują mojej pomocy. Leo poszedł sobie, a ja spojrzałam na Rozalię. Nerwowo spoglądała na swój telefon. Aleksy nadal się nie odzywa? Nie, spróbuję do niego zadzwonić. Siemka! O, dzień dobry, Aleksy! <laughs> Aleksy wszedł do sklepu uśmiechniętej. Nie był sam. Cześć! A oni co tu robią? A więc co to za wiadomość, o której nikt się nie może dowiedzieć? Ale nikt się nie może dowiedzieć, a zaraz prosiłeś jeszcze dwóch innych ludziów. Aleksy chyba nie zrozumiał. Rozpiera mi się energia. Och, jest też Leo. Długo się nie widzieliśmy. Cześć, Leo. Leo był zajęty przy kasie, więc pomachał tylko Aleksemu i skupił się, na, się z powrotem na swoich zajęciach. Cześć, Mila. Od rana nie da się go zatrzymać. Jest nieznośny. Priya powiedziała mi to po cichu, gdy Aleksy opowiadał jedynie o swoich niefortunnych... Ja, o jednej ze swoich <laughs> niefortunnych przygód z Morganem. <laughs> co mu się stało? Sądzę, że zmienia się powoli w teletubisia, przez to, że spędza całe dnie i noce z Morganem <laughs> w Teletubisie. Masz rację, wydaje mi się, że widzę jak rośnie mu antenka na czole. <laughs> A więc, Róza, co? Wielki nieba, popatrzcie na tę marynarkę. Takiej mi trzeba. Pójdę przymierzyć, zaraz wracam. Aleksy, tych hamów o jedna. Gdzież ona chciała pogadać? Zawsze taki jest. Nie, sądzę, że Ty masz na niego taki wpływ. Spojrzał na Rosalię, patrzyła z oszołomioną miną na Aleksego, który już szperał między półkami i wybierał ubrania. Roza, spójrz na te parę butów. Musisz je założyć następnym razem, gdy będziemy szli na dyskotekę. Cóż, tak, tak. No dobrze, wybrałam kilka rzeczy, a Wy nic nie bierzecie? Wykorzystuję czas przed kolejnymi zajęciami. W drodze... Pogadamy w drodze powrotnej, zgoda? Okej, okay, chyba nie ma problemu. Aleksy, sądzę, że Roza chciała porozmawiać tylko z Tobą i ze mną w, spoko w spokoju i na osobności. Pria, Morgan, przepraszam. Nic nie szkodzi. Och, dlaczego? Co się dzieje? Ależ nie, to nic takiego. Nie chcę stąd y, teraz wypraszać Priya Morgana, skoro już tu są. Nie chodzi o nic wielkiego. Po prostu chciała Wam powiedzieć, że Leo wrócił do miasta i zrobić Wam niespodziankę. Pójść gdzieś na drinka, ale. Ale. Bo Roza spojrzała na mnie i dyskretnie pokręciła głową. Zrozumiałam, że lepiej będzie, jak nie będę się już więcej odzywać. Och, super, ale nie rozumiem, dlaczego nie chciałaś, żeby morgan i plija też przyszli. Nie, nie o to chodzi. Chciałam dać wam zniżkę na ubrania w sklepie i nie wiem, czy Leo może to zrobić dla wszystkich. Och, nie martw się i tak nic nie kupuję. <laughs> nie kupię, dobra. Roza je uśmiechnęła się delikatnie, a potem rzuciła mu przelotne spojrzenie. Dałabym sobie rękę uciąć, że to nie dlatego nas tu zebrała. O, tak, dziękuję. Jesteś najlepsza. Aleksy rzucił się Rozie w ramiona i pocałował ją w czoło. Aleksy, tutaj Twoje zachowanie jest niemiłe, bardzo niemiłe. Biorę wszystko. Roza uśmiechnęła się, widząc, jak Alexy rzuca się na rygały z ubraniami i ciągnie ze sobą Morgana za rękę. Możemy Was zostawić samych, Rozario. Nie musisz szukać wymówek, jesteśmy już dorośli. To miło z Twojej strony, Priu. Dziękuję. Tak czy siak, nie zostało nam zbyt wiele czasu, więc to nie problem. Priya tylko uśmiechnęła się w odpowiedzi. Potem dołączyła do chłopaków, którzy rozgłuś, rozgościli się już w przymierzalni. O Boże. Bardzo nie podoba mi się, Aleksy, twoje zachowanie. <coughs> Roza, zaczynam się martwić. Zwykle rozmowy w obecności Pryje ci nie przeszkadzają. Nie martw się, nie ma o co. Nie uchylisz mi nawet rąbka tajemnicy? No wiesz, żebym nie, się potrzebnie nie, 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 nie niepokoiła. Rosalia wyschnęła, a potem zaczęła szeptać. Chciałam wam powiedzieć coś o mojej matce. Krystal pracuje nad muzykalami, prawda? Tak, mam tylko jedną matkę Mila. No wiadomo, dobrze się miewa? Tak, może będę mogła z nią pracować przy musicalu jako kostiumograf? Tak, właśnie. No to genialnie. Póki co, zachowaj to dla siebie. Aha, ups, przepraszam. Dobra, pogadam o tym później. Wybierz sobie jakieś ubranie, które ci się, spod które ci się podoba. Skoro już tutaj jesteśmy, to korzystaj. <grym> A spoko. Wypatrzyłam sobie kilka ubrań, między innymi dżinsy i kurtkę kaki, które bardzo mi się podobały to. 125. Czyli tyle samo kosztuje. Przebierzesz się, przybrała się? A teraz chyba wygląda lepiej, nie. <grym> Poszłam z pozostałymi do kasy, zapłaciliśmy i porozmawialiśmy trochę z Leo, zanim poszliśmy w kierunku uczelni. Do uniwersytetu mam iść, tak? Okej. Okay. Leo dobrze wygląda. Tak, wszystko idzie teraz dobrze, cieszymy się, że zatrzymaliśmy butik. Chcieliście go sprzedać? Cóż, nie było za bardzo wiadomo, co robić w tamtym momencie. Ja nie wiedziałam, czy będę tu kontynuować naukę, ale potem Leo zachęcił mnie, żebyśmy żebym podążała tą drogą, więc zostaliśmy. Dzięki temu mogliśmy się spotkać ponownie, a więc to była dobra decyzja. To prawda. Jest twoim chłopakiem i zachęcił cię do kontynuowania studiów. To bardzo zacny z jego strony. Znam profesorów, którzy robią dokładnie na odwrót. Jak to? Wiesz, ci nauczyciele, którzy rozpraszają studentki nosząc rozpięte koszule, rzucają im niedwuznaczne spojrzenia, najlepiej jeszcze poza uczelnią. Mówię, że Melani? Melani? Chyba masz jakieś informacje, których my nie znamy, a co to znowu za historia? Nie, ja przypomniałam się rozmową melani z panem Zaidy, której byłam świadkiem w ostatni weekend. A niech to właśnie rozpowiadam bezpodstawną plotkę, która zaraz wywoła efekt kuli śniegowej. Wolę trzymać język ze zębami. To nie ma żadnego sensu. Poza tym niczego nie wiem na pewno w tej historii. Nie, nic. Nie zrozumiałam, o czym mówisz. Pomyliłam się. Hmm, hmm Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak świetnie umiesz kłamać, Mila. <laughs> nie, zapewniam Was, coś mi się uburęło. Powiedz nam, nikomu nie powtórzymy. Obiecuję, no nie wiem. Nie, nie, to naprawdę nic. Ale. No dobrze, nie będziemy nalegać. Plia posłała mi zachęcający uśmiech. Mam wrażenie, że rozumie mnie bez słowa. Nie muszę nic wyjaśniać. To sympatyczne. No dobra, nie wiem o czym mówisz. W każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że powinnaś bardziej interesować się zajęciami z historii sztuki, a nie prowadzącym te zajęcia. Okej. Okay. Spojrzałem na niego z pytaj pytającym wzrokiem. O czym on? <laughs> Podobno przytulaliście się w kawiarni po jej zamknięciu po zmroku. Zaraz, zaraz, co takiego? Co to znowu za historia? Wszyscy jak się spojrzeli. Wszyscy przystanęli i popatrzyli na mnie wielkimi oczami. Aleksy, trochę przesadzasz. Hyun wcale nie użył takich słów. Hyun? Hyun tak powiedział? O ty paplo, jedna wredna, paskudna. Hyun, ja cię kuźwa dorwę, zobaczysz. Co to za historia? Idę się z nim natychmiast zobaczyć, nie wierzę. Zaczekaj, łatwo jest wywnioskować coś z urywków słów, nie wiedząc nawet, co dokładnie zostało powiedziane lub zrobione. Jest problem i muszę go rozwiązać. Nie mam ochoty, żeby plotki roznosiły się w ten sposób. Nie, on powiedział to tylko mnie i Morganowi, i ja już sobie z nim porozmawiam. Podążyłam w stronę uczelni, spojrzałam na telefon, żeby sprawdzić, która jest godzina. Mam tylko 5 minut do kolejnych zajęć i żeby znaleźć Huna. Uniosłam głowę i zobaczyłam, jak studenci biegną wszędzie na zajęcia. Nigdy nie uda mi się go znaleźć przed kolejnymi zajęciami. Pozostaje mi wysłać mu wiadomość. Masz dzisiaj czas? Musimy porozmawiać. Zaczęłam iść w kierunku budynku wydziału sztuki, gdy telefon zawibrował mi w kieszeni. On odpisał. Mam dwie godziny zajęć, a potem będę w swoim pokoju. Możemy się wtedy spotkać, jeśli chcesz. Wszystko w porządku? Od razu mu odpowiedziałam i ustaliliśmy, że spotkamy się po południu. Poszłam w stronę budynku. Mam, mam zajęcia z rozwoju osobistego. Wiem, że to zajęcia fakultatywne, ale kilka dodatkowych punktów w papierek zawsze się przyda. No nie, błagam. Cześć, i co, udało ci się coś pogadać z Rozą? Przypomniałam sobie, w jaki sposób czy nie została nie tak dawno wykluczona z naszej rozmowy. Nie do końca, nie miałyśmy ani chwili spokoju. Szkoda, wiesz, jeśli chcecie pogadać w spokoju, to znam taki jeden opuszczony dom na obrzeżach miasta. Jesteś niemożliwa, jak ty czegoś chcesz, to nic się nie powstrzyma. Zaczynasz dobrze mnie znać. Jeśli idziesz na zajęcia z rozwoju osobistego, to zostały przeniesione do biblioteki. Och, dziękuję. Musimy się pospieszyć, zajęcia się już zaczęły. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy iść. Może lepiej wykorzystam ten czas na przygotowania do mojej wieczornej wyprawy. Pójdę obejrzeć dom, aby upewnić się, że nikt tam nie mieszka. Na pewno idziesz na zajęcia z tobą, miną mi szybciej. Jesteś urocza, ale wiesz, jak chcę coś zrobić, to muszę zmierzać do celu. Wolę więc przygotować się na ten wieczór. Powodzenia, w porządku. Do zobaczenia później. Muszę iść do biblioteki. Nie chcę mi się na tych zajęciach siedzieć. Jezu, prawie nikogo już tu nie ma. Wszyscy rozeszli się do sal na zajęcia. Mamy ogromne szczęście, że możemy panią tu gościć, ale sama pani rozumie, nie mogę. Kulan, jeśli twoja odpowiedź będzie negatywna, to szczerze mówiąc, wydaje mi się, że po prostu tego nie doceniasz. Coś się... Wiem, wiem, a pani też dobrze wie, że jest... Podporą kierunku historii sztuki, nie jestem pewien, czy bez pani będziemy mogli oferować ten kierunek w przyszłym roku.